witam serdecznie na zajęciach tańca dla seniorów. Mam nadzieję, że uzbiera nas się jak największa ilość osób. Proszę pamiętać o tym, że tańczyć można w każdym wieku, czy to ktoś będzie dopiero zaczynał, czy już gdzieś tam miał jakąś przygodę swoją z tańcem. My będziemy sobie na każdych zajęciach robić dwie pioseneczki takie na rozgrzewkę delikatną, żeby gdzieś tam przyzwyczaić nasze ciało już do tego ruchu, było trochę bardziej do tego przygotowane. I następnie będziemy sobie na każdych zajęciach robić inną choreografię. Mam nadzieję, że choreografię gdzieś tam uda mi się dostosować tak, żeby każdy z nas mógł z nich skorzystać. Oprócz tego proszę pamiętać, że gdzieś tam przy rozgrzewce można dostosować tempo do siebie. Oczywiście przy choreografii nie musimy się tak skupić, że jeżeli nam raz coś nie wyjdzie, to od razu rezygnujemy, tylko trzeba próbować. Mamy cały czas dostęp do tych choreografii, więc jak najbardziej można je kilka razy powtórzyć. Będą one różne. No to zaczynamy sobie rozgrzewkę. Rozgrzewka, dwie piosenki. Najlepiej mieć gdzieś jakieś miejsce takie, że wiemy, że nam nie będą się gdzieś tam ślizgały nogi. I ja osobiście wolę ćwiczyć w obuwiu taniec. Ale jeżeli ktoś z Państwa woli na przykład boso, czy gdzieś tam w skarpetach, to nie ma problemu. Dlatego, że to jest uzależnione też jakby od komfortu dla każdego osobno, a też od tego, jakie mamy podłoże. Ja tutaj będę w butach, więc ustawiamy się prosto tutaj do mnie. Ja wszystkie te rzeczy, które będę robiła, jeżeli na przykład podnoszę tą rękę, to tak jak mnie Państwo widzą, tak też podnosimy, nie zmieniamy żadnych stron. No i jedziemy z pierwszą piosenką. Ustawiamy się troszeczkę na szczycie rozstawionych nogach, ręce na biodra, proste plecy. Ściągamy łopatki do tyłu, bierzemy głęboki wdech nosem i wydech ustami. Jeszcze raz. I don't need words, you don't need to say it, go with the feeling, and I'll do the same, oh, that's how this works, I put you first, you're twisting your turns, I wanna learn, when I'm lost you give me order, pull me back and push me forward, take me in and hold me. Hold me closer, I'll follow you up and over. You control me fast and slow. When you move, I move. If you ever hurt, then I'm gonna bleed. But I'll pick you up and put you back on your feet. Oh, that's how this works. I put you first. Yeah, I do for you what you want me to. 'Cause when I'm lost, you give me order. Pull me back and push me forward. Take me in and hold me. Hold me closer, I'll follow you up and over. You control me fast and slow. When you move, I move. Somebody like I do. Oh, I can't believe that I found someone like you. Like.
Pierwszą rozgrzewkę, taką leciutką. I zaraz przechodzimy do nauki choreografii. Choreografia no, nie jest już taka spokojna, jak była rozgrzewka, ale myślę, że na spokojnie damy radę, będą bardzo powtarzalne kroki. Więc teraz jest chwilę, że można się napić, no i no to czas na naszą choreografię. Choreografie zawsze będą rozliczane do 8, czyli będę liczyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i tak dalej. Będę mówiła, ile czego jest ósemek i tak dalej. Myślę, że na spokojnie gdzieś tam później ten tryb wszystkim już będzie bardziej znany. Jeżeli ktoś już gdzieś kiedyś tańczył albo tańczy cały czas, no to jest to dla niego znane.
My będziemy mieć takie piosenki różne, ale raczej nie będą one super wolne. Będziemy sobie troszeczkę ruszać bioderkami, rękami, nogami, wszystkim. Będziemy się przemieszczać, ale oczywiście tak, żeby każdy mógł w własnym domu gdzieś tam znaleźć chociaż kawałeczek miejsca, a jeżeli ma go mało, to też może z nami potańczyć. No to zaczynamy naukę choreografii i zaczynamy sobie od tego, że mamy ręce na biodrach i nasza ręka pójdzie do góry. Raz i dwa i, tak? Raz i dwa i do góry. Raz i dwa i będzie zjeżdżać, bo druga pójdzie. Raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i. Do tego dodajemy sobie nóżkę. Przechodzimy. Raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i, raz i dwa i. Będziemy rozliczać sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Robimy sobie tego dwie ósemki. Czyli idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Następnie zmieniamy sobie, że znowu poruszamy się dokładnie po tych samych liniach, ale teraz obie ręce pójdą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Można tu bioderkami poruszać najbardziej. Więc mamy właściwie dwa tak naprawdę kroki, tylko których się teraz nauczyliśmy, ale one są po dwa razy powtarzane. No to zaczynamy od początku. 5, 6, 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bardzo ważne, zawsze dostawiamy nogę do końca. To jest ważne, żebyśmy cały czas trzymali ten rytm. No to próbujemy jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Podwójne ręce. Do góry obie. Do góry. Do góry. O właśnie. Uwaga. Następny ruch. Skończyliśmy o tym. 6, 7, 8. Mamy teraz. Raz i dwa. 3 i 4. 5 i 6. 7 i 8. Jeszcze raz. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I następnie będziemy kręcić sobie tu rękami. Jak ktoś może, to ruszamy też kolankami. Tu, o właśnie, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Najważniejsze jest to, żeby robić sobie te kółeczka rękami. Schodzić niżej. Można tylko uginać w ten sposób kolana. A jak ktoś teraz może jeszcze nimi też robić dodatkowe kółeczko. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli jeszcze raz. Mamy tutaj refren. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Spróbujmy jeszcze raz od początku, od samego początku, tak żeby to się wszystko spokojnie mogło ułożyć. Ręce na biodrach pilnujemy zawsze, żeby mieć prostą postawę. Tutaj trzymamy głowę prosto. 5, 6, idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwie ręce. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz mamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2,
trzy, cztery, pięć, sześć i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No to może spróbujemy z muzyką, tak żeby było już wiadomo, jaka to piosenka i w jakim tempie będzie, bo nas taka bardzo latino, więc myślę, że się Wam spodoba. Tak. Honey says she wants somebody to break her off proper. Now she's so relentless, so nothing can stop her. Never left the city, but she swears she's a yachtie. Because it's so awesome how she moves her body. She do the sangria wine, the sangria wine. Side to side, front and behind. Tak to będzie wyglądało, więc no tempo jest, ale myślę, że na spokojnie. Kroki są proste, jak komuś coś tam się jeszcze nie udało, to spokojnie. Powtórzymy jeszcze milion razy i będzie okej. Okay. No to jeszcze raz. So nothing can stop her. Never left the city, but she swears she's a yachtie. Because it's so awesome how she moves her body. She do the sangria wine, the sangria wine. The side to side, front and behind. The sangria wine, the sangria wine. The sangria wine, do the sangria wine. Move my body like it's a bye-bye. Super. Jedziemy dalej. I teraz uwaga. Kolejna część, którą mamy. Skończyliśmy sobie tutaj. Byliśmy po tym. Tak? I teraz stajemy sobie bokiem. Ręce to powracają na biodra i mamy. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz. Dwa, raz i dwa. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, siedem i osiem. Super. Ostatnia. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Od samego początku. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwa. Hop, do góry. Hop, do góry, jeszcze raz. I ostatni. Bok, hop, i hop. I jeszcze raz. I ostatni, kręcę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I bok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Super, no to słuchajcie. Lecimy zaraz z następną częścią choreografii. Szybki koniec przerwy na picie. Powtarzamy jeszcze raz naliczenie i robimy troszeczkę dalej. Przypominam, proste plecy, ręce na biodrach. Uwaga, i jedziemy. 5, 6, 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obie ręce. Hop, do góry, hop, do góry, hop, do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz i dwa,
3, 4, 5, 6, 7 i 8. Z muzyką spróbujmy. Ustawiamy się z prostymi plecami. Jeszcze raz spróbujemy. No to może spróbujemy z muzyką.
Przypominam, w dowolnym momencie zawsze można sobie przewinąć troszeczkę do tyłu, do momentu, kiedy tam troszeczkę wolniej tłumaczę daną ósemkę, nie ma problemu. Można sobie to jeszcze raz po prostu gdzieś przemyśleć, przerobić. Mam nadzieję, że cały czas ćwiczycie. Spróbujmy jeszcze raz. No to co? Już jesteśmy na końcówce. Ja tak wiadomo, tak dla początkujących oczywiście, żeby po prostu ćwiczyć te najprostsze takie zapamiętywania kombinacji. Dobrze, skończyliśmy. Jesteśmy znowu tutaj. I teraz mam, uwaga, ręce ustawiają się do boku i jest obrót. Raz, dwa, trzy i na cztery klaśnięcie. Pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Staramy się ten obrót robić w prostej linii. Jesteśmy wyprostowani, nie patrzymy pod nogi. Na cztery, na to postawienie nogi jest uderzenie. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Obrót robimy przez cztery kroki. Jeszcze raz. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze? No to może od początku. Pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Odwójmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I następnie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I kręcę. 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 Jeszcze do ośmiu. I hop. Druga. Jeszcze raz. Jeszcze raz i raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, jeszcze raz i raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, uwaga, będzie obrót, raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Tak? I na sam koniec już ręce pójdą górą, będziemy je opuszczać z tym razem. Nie podnosić, a opuszczać. Z tego mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I idziemy z powrotem, ręce muszą szybko do góry. Pięć,
5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 5, 6, 7, 8. Tak, widerkiem można ruszać. Bardziej. Jeszcze raz. Robimy od obrotu. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. I na tym kończymy. Na tym jest koniec tego naszego układu dzisiejszego. Więc tak, bardzo na spokojnie. Można się zastanowić, kiedy co będzie. Powtórzmy sobie całość zdaniczenie jeszcze raz, a później spróbujemy dwa razy z języka. 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3 i kręcę, 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 kręcę i lec na biodra, bok i bok. Bok i bok i raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, raz, dwa, dół, raz, dwa, jeszcze raz, hop i hop i hop i uwaga, będzie obrót, ta ra ta ra 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 i górą, jeszcze raz, górą i górą. No to spróbujmy dwa razy z muzyką. Mam nadzieję, że coś tam zapamiętane jest. Spróbujemy ostatni raz ze mną, no a później już będzie można ćwiczyć samemu. Dziękuję bardzo za dzisiejsze zajęcie i mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień.